Dzień dobry. Dziś dzień zaczynamy troszkę inaczej. Najciekawsze jest to, że w życiu trzeba iść pod prąd. Trzeba, ale warto. Taka ta Warszawa. Dzisiaj porozmawiałem sobie o wdzięczności i tak, to jest rzecz, której muszę się nauczyć, bo chcę. My wiele dostajemy w życiu i nie chodzi mi tu tylko o rzeczy materialne, bo te oczywiście też, ale chociażby uśmiech na ulicy i inne takie proste sprawy, proste rzeczy. I powinniśmy, może inaczej, wtedy kiedy się nauczymy dziękować, doceniać nawet małe rzeczy, stajemy się po prostu szczęśliwsi, stajemy się lepszymi ludźmi. Myślę, że o to chodzi. Zobaczcie sobie na ludzi, którzy narzekają. Nie chciałbym być z nimi. Takie marudy. Wiele osób może mówi ci, by mówiło, że jestem marudą, narzekam. Mam słabszy dzień, no to wiadomo. Wtedy jestem marudą i narzekam. Ale normalnie nie jest tak z nami. Więc jeżeli znacie osobę, a na pewno znacie, która cieszy się z życia, cieszy się z małych rzeczy, zobaczcie, jak to zmienia jej myślenie. I dlatego tego wam życzę, takiego optymizmu. Nie wymuszonego na siłę, takiego, wiecie, banana na twarzy, tylko naprawdę prawdziwej radości, że możecie się dziś obudzić, możecie wstać, pójść. Jest, słuchajcie, 8 lipca, a ja czuję się, jakby była zima. Współczuję tym ludziom, którzy przyjechali na tych wspaniałych jednośladach. Naprawdę. Dzisiaj PKP jest lepszy od takich sprzętów. Pomyślmy sobie o konsekwencjach. Jakie mogą być, jeśli nie zmienisz tego, nie zaczniesz dziękować za rzeczy, które dostajesz. Może będzie tak, że będziesz dostawał ich mniej. Może tak się skończyć tak, że kiedyś przestaniesz je w ogóle otrzymywać i przestaniesz je zauważać. A na pewno jestem przekonany, że tych rzeczy jest ogrom. Zobaczymy, jak się to nagra wszystko, bo jest szum straszny od ulicy. Ach, to miasto. Dobra. Trzeba jeszcze trochę, chwilę popracować i może jeszcze wrócę do was. Albo nie. Dobrego dnia ci życzę i zadanie na dziś: podziękuj. Tak. Tyle i aż tyle. Za wszystko, co masz, co dostajesz. I staraj się doceniać rzeczy, które dostajesz. I te, które dostałeś raz na zawsze. Tak jak już mówiłem kiedyś tutaj w filmie, czy może podlinkuję na górze, to właśnie rzeczy, które dostajemy za darmo, są najwięcej warte, bo ich często nie można kupić. Więc dzięki i dziękuję wszystkim tym raz jeszcze, którzy przyłączyli się do mojej akcji preorderowej w kontekście Adoptuj Alpaki i budują ze mną domostwo alpak. Dzięki.